kibice, oglądać będzie wydarzenia w Katarze i przede wszystkim będzie miał w swojej grupowej, bo choć od Angelne Maria i już zagranie w pole karne Martinez i pierwsza szansa Messiego, kapitalnie broni Alouvalis, co za interwencja bramkarza Arabii. Wydawało się, że nic ciekawego. I grę dla Argentyny, jeden z takich właśnie trenerów zajmujących się, a jak będzie przy karnym, gwizdek Vincicia, Messi! Okazja, bo już Messi, ale tu będzie spalone. Biegnie w czterech mundialach. Uwaga, strzały. Co jeżeli? Tak, Arabia jest zespołem, który jeśli gra blisko własnej bramki, ma szansę do szybkiego ataku. Jest naprawdę... Martineza, ten podblokował piłkę Di Maria do Messiego i tutaj nie udało się tej, w którym startowali, czyli w Stanach Zjednoczonych. Wtedy wyszli z grupy, prowadził ich Argentyńczyk. Jorge Sol, obrony Messi, znów nie ma sygnalizacji spalonego. Jest sygnalizacja spalonego. No faktycznie, ale pokazuje się też tutaj na bliższym słupku Tagliafico, przewracany jeden. Dwa zespoły z Ameryki Południowej, Ekwador w ustawieniu z czwórką w obronie. Leo Messi. No i teraz Messi uciekający tam z przedługa Almalkiego i rozrzuca. Piłkę dotyka Leo Messi. No mamy przyspieszenie, mamy niesamowite. Argentyna prowadzi 1-0. Kto? Kto poda? Dwóch Argentyńczyków w polu karnym, momentalnie ośmiu aż graczy w zielonych koszulkach. Di Maria, wrzutka do Messiego i będzie rzut. Możliwości podania bardzo niewielkie. A do polscy wszystkich graczy Argentyny młodszego pokolenia to jest piłkarz, który się najbardziej... Przykład jak stworzyć Di Marii miejsce do przyjęcia. Boczny obrońca na pozycję... ...na mundialu. To byli jedyni piłkarze, którzy bramkarze Argentyny... Pokona trzymać, poradzili sobie do spółki z De Paulem. W środku boiska Messi. Wybiegł ze strefy obrony. I Albulaichi tam nie spuszczają z swoich. I bramka Leo Messiego już w 10 minucie. Bo to jest Argentyna, której wydawało się, że wszystko idzie w miarę sprawnie. Wynik skromny. Saudyjskie prawie na połowie boiska, może w końcu. Ale przedłużył to zagranie Messi. Martinez odegrał do Messiego. Dobry wstrzał się takiego przebiegu wydarzeń. Strzają w kierunku własnej bramki. Zostawiają przestrzeń Argentyńczykom, a ci na razie nie potrafią skorzystać. Może teraz. Po dwa celne strzały na bramkę. Narzekaliśmy. Al-Shakrani nie opanował piłki, Al-Shehri przejął Messi, płaskie zagranie do Alvareza. Obrony, oprócz zgrania, gdzie wypada im ważny piłkarz, mówiliśmy o tym, no to dynamika i sprawność fizyczna. Di Maria, Sail, długa piłka do Messiego, Messi w polu karnym, piłka na prawej nodze, Messi i Kunia przed szesnastkę, Messi przedał się tym podaniem do Di Maria. Czarnego, De Paul do lewej strony, jeszcze raz Messi. Ale czas ucieka, nie będą śpieszyć się teraz Saudyjczycy. Ja wybrał jednak inne rozwiązanie, De Paul i Messi. Messi do Tagliafico. Zdobywania bramki Leo Messiego, duża postrzelać. I teraz Messi, Messi w meczu. Rzutka wysoka, ale poradził. Znowu Angel Di Maria, Di Maria, Messi! Zawodnicy z całej linii obrony są bardzo, dynamiczni. Występów na Mistrzostwach Świata, wraca Alaba i są tam protestował, a tymczasem Messi, dał sobie zabrać ten... Kto pierwszy w meczu, na Mistrzostwach Świata Argentynie strzelił, nie zamierza w ogóle tej...